Witam serdecznie wszystkich po raz drugi. Obiecałem, że się pojawimy. Kuba tu jeszcze ściąga ostatnią taśmę. I tak to wyszło. Kuba lakierował samodzielnie. Jest to jego pierwsze lakierowanie, jeżeli chodzi o samochód, elementy samochodu, bo tak zawsze ćwiczyliśmy na panelu. Jak o mnie chodzi, jestem z jego pracy bardzo zadowolony. I to jest po prostu efekt naszej wspólnej pracy, tego, że Kuba wziął udział w kilku szkoleniach i praktycznie posiadł tą wiedzę lakierowania, jak się to mówi, od zera. Jednak praca taka, kiedy się pracuje sam na sam z adeptem, jest niewymierna i przynosi niesamowite efekty, jeżeli ten ktoś jest zaangażowany w to, co robi. Tutaj widzicie, jak to wygląda. No każdy sobie by życzył, żeby w naszej pracy wszystkie auta tak wyglądały, a zrobił to człowiek, który niedawno się uczył i ćwiczył wszystko na panelach. Kuba, powiedz coś. Tak, praca indywidualna z fachowcem nie zastąpi żadnego szkolenia. Jeśli macie możliwość, pracujcie z fachowcami, nie oglądajcie pseudo-fachowców, nie uczcie się z internetu, nie czytajcie. Przyjedźcie do fachowca, spróbujcie z nim pracować, spróbujcie pomalować, a efekt będzie taki, jak tutaj widzicie. Polecam. Kuba, dumny jestem z ciebie. Bardzo. Ty też jesteś dumny, no nie? Z takiej roboty zawsze. Pozdrawiamy wszystkich ze słonecznego Żywca wieczorową porą. Kuba i Gazek, lakiernik. Pozdrawiamy.